Wasz dzień. Słuchajcie, i z tej okazji to jest bardzo wielkie święto. Wielkie święto dla każdego rodzica. I my dla was zorganizowaliśmy tutaj taki mały festyn, na który zaprosiliśmy Teatr Ognia Antidotum z ogródkiem żonglerskim. I tutaj pani Sylwia o tym ogródku żonglerskim troszeczkę opowie. Pani Sylwia Zdunkiewicz. Natomiast my zapraszamy was wszystkich do zabawy. Możecie się z nami bawić do późnego wieczora, do godziny 19:30 minimalnie. Zapraszamy was do korzystania z atrakcji żonglerskich, do korzystania z dmuchańców, żebyście ten dzień zapamiętali jako piękny i słoneczny, bo słoneczko dzisiaj zaświeciło szczególnie dla was. Ja witam, z nami jest pan wójt Leszek Feczuk, wójt gminy Janów Podlaski. Witam serdecznie pana wójta. I poproszę teraz o kilka słów. Dzień dobry. Szanowni państwo, drogie dzieci, tak się składa, że mamy, można by powiedzieć, tydzień, gdzie mamy same jakieś święta. Niedawno było święto mamy, dzień mamy, a dzisiaj mamy, no właśnie, dzień dziecka. Drogie dzieci, z tej okazji chciałbym życzyć wam przede wszystkim dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, ukończenia szkoły, bo niedługo przed nami koniec roku, ukończenia szkoły z tym świadectwem najbardziej oczekiwanym, czyli z czerwonym paskiem. Uśmiechu na co dzień i wszelkiej pewności. Drogie dzieci, bawcie się, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie. Także pamiętajmy, bawiąc się, żebyśmy nie chociaż używając tych pałeczek i innych przyborów, które tam są obok was, nie zrobili krzywdy ani koledzy, ani koleżance. Także jeszcze raz, drogie dzieci, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka i bawcie się tutaj tak długo, jak wam rodzice na to pozwolą, a wieczorem ta fontanna zabójście kolorami, ale to do tego musimy poczekać, ale to też będzie na pewno fajny czas. Także jeszcze raz dziękuję pani dyrektor za zorganizowanie tego dnia, bo to cieszy, że coś takiego się u nas dzieje i myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy będziemy mogli się jeszcze w te wakacje w tym miejscu spotkać. Dziękuję ślicznie. Można pożonglować piłeczką, maczugą. Dorośli, oczywiście i dzieci, wszyscy, w każdym wieku zapraszamy, dla wszystkich coś, każdy coś sobie znajdzie, tak? Na hula hopie można pokręcić. Każdy tutaj z nas będzie was uczył, jeżeli będziecie chcieli coś więcej zrobić na danym sprzęcie, na kiju, na którym ćwiczymy, zanim przejdziemy do machania ogniami, to ćwiczymy właśnie na kiju, na pojach. Wszystko tam jest dostępne, zapraszam na flower sticku. Tam Judytka nasza uczy dzieciaki też. Wszystko, które jest tutaj u nas dzisiaj, sprzęt kuglarski, potem my ten sprzęt kuglarski oczywiście przedkładamy na ognie i machamy na ogniu. Także zapraszamy, talerzykiem można pokręcić, to wcale nie jest proste, można poćwiczyć, my pokażemy jak. Także zapraszamy wszystkich serdecznie. Thank you.